Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejszy odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym, zgodnie z sugestią widzów, dotyczy problematyki zwrotu podatku. Nie zwrotu nadpłaty, tylko zwrotu podatku. Problem ten już przed parę razy był obecny w naszych spotkaniach, ale jest cała grupa problemów, pytań podstawowych, na których chciałbym dzisiaj odpowiedzieć. Jeśli się nie uda, to jeszcze poświęcimy temu kolejne spotkanie. Wiadomo, że zwrot podatku jest instytucją ogólną, najbardziej znaną w przypadku podatku od towarów i usług, ale występuje również w akcyzie, występuje również w podatkach dochodowych. Oczywiście tam znaczenie ma dużo mniejsze. Na czym jego istota polega? Że jest to uprawnienie materialno-prawne podatnika, w określonych przypadkach również nawet niepodatnika, to na razie nie komplikujmy tej sytuacji, podatnika danego podatku, który to podatnik ma prawo do żądania wypłaty przez organ podatkowy i kwot z tego tytułu, że po pierwsze, to są warianty, poniósł pośredni ciężar podatku, tego pośredni, czyli nie był podatnikiem z tego tytułu, tylko poniósł pośredni ciężar podatku, tego, w którym będzie żądał zwrotu, i ten pośredni ciężar będzie mu zrekompensowany, czyli taki jakby sens tego uprawnienia jest poprzez dokonanie zwrotu tego podatku. Drugi przypadek to jest to, że od podatku należnego z tytułu zdarzeń bądź też czynności, które lub innych przedmiotów, na przykład dochodu, bo to się pojawia w podatku dochodowym, z tytułu tychże zdarzeń, znaczy z przedmiotów opodatkowania w danym podatku, ten podatek należny może być pomniejszony o podatek zapłacony w innym państwie. Dlatego ten sposób jest charakterystyczny dla podatków dochodowych i kwota podatku zapłaconego w innym państwie jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym państwie. To jest eliminacja, to ma inny sens, to jest eliminacja podwójnego opodatkowania, bo co do zasady podatnik ma prawo odjąć, zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę zapłaconego podatku w innym państwie, ale zapłaconego naprawdę przez tego podatnika, inaczej niż w przypadku pierwszym, kiedy był to pośrednie opodatkowanie, czyli ten podmiot nie był podatnikiem z tytułu tych podatków, których ciężar ekonomiczny poniósł, bo poniósł tylko ciężar ekonomiczny. Tutaj on jest podatnikiem sensu stricto, tyle tylko, że to jest podatek innego kraju, to jest głównie eliminacja podwójnego opodatkowania. Zresztą w pierwszym przypadku i w drugim też jest to eliminacja szeroko pojętego podwójnego opodatkowania. I w tych dwóch podstawowych, najważniejszych przypadkach, bo tam jest jeszcze coś takiego jak zwrot podatku naliczonego, który nie jest związany z podmiotowością podatnika. To jest ten trzeci przypadek, o którym pośrednio wspomniałem. Polega on na czym? Że podmiot nie jest podatnikiem, ale ponosi ekonomiczny ciężar opodatkowania pośredniego. Natomiast on nie ma statusu podatnika w ogóle. Natomiast jemu może przysługiwać zwrot podatku naliczonego, czyli zwrot podatku. To jest charakterystyczne dla VAT-u i dla akcyzy. No oczywiście znaczenie tego zwrotu jest marginalne. I jakie problemy chciałbym dzisiaj poruszyć? Po pierwsze, problem, który
który najczęściej pojawia się, znaczy to pierwsze pytanie ma już swoją bardzo długą historię. Idzie o to, że problem podatku, zwrotu podatku jest postrzegany jako oczywiście z natury rzeczy uprawnienie, przecież publiczno-prawne uprawnienie majątkowe i podstawą dokonywania tychże zwrotów są przede wszystkim deklaracje podatkowe. Deklaracje i w tych deklaracjach wykazywany jest zwrot na przykład w akcyzie w deklaracji AKZ4 od kwoty należnego podatku w pierwszej kolejności za okres podatkowy odejmuje się kwoty podatku akcyzowego, które zapłacono pośrednio lub bezpośrednio w cenach zużytych wyrobów akcyzowych, które zużyto do czynności podlegających opodatkowaniu w danym okresie. I ta kwota teoretycznie przecież może być większa, to jest odliczenie, bo wiadomo, że najczęściej zwrot podatku związany jest z odliczeniem. Czyli najpierw w pierwszej kolejności podatnik ma prawo zmniejszyć kwotę podatku należnego, podatek naliczony, najszerzej pojęty, on nie zawsze tak się nazywa, ale użyjmy tego określenia. A jeżeli ta kwota albo nie ma podatku należnego, albo kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwota podatku należnego, pojawia się prawo do zwrotu. No oczywiście pierwsze pytanie jest oczywiste, na które trzeba kategorycznie, jasno odpowiedzieć. Te roszczenie w cudzysłowie publiczno-prawne jest roszczeniem, które jest bezpośrednio związane z danym podmiotem i nie podlega jakiejkolwiek alienacji, nie może być przeniesione w zasadzie na inny podmiot, nie można dokonać, mówiąc po prostu, cesji tej swoistej wierzytelności, chociaż takie próby były. Jedynym przypadkiem jest następstwo, sukcesja prawno-podatkowa, i ogólne wstąpienie w prawa i obowiązki podatnika przez jego sukcesora prawno-podatkowego. No oczywiście on wtedy przejmuje również, wstępuje w prawa do zwrotu podatku. Więc i ze wszelkimi tego pozytywnymi, negatywnymi konsekwencjami, chociażby tego rodzaju, że jeżeli on by otrzymał nienależnie zwrot, no to ten zwrot, tak jak w przypadku podatnika, przekształca się, jest traktowany jest na równi z zaległością podatkową. Czyli nie ma sukcesji, nie jest to szczególny, nie ma tu szczególnych, odrębnych zasad, które pozwalałyby dokonać, poza wyjątkami sukcesji prawno-podatkowej, nie można byłaby przenieść praw do tej swoistej publiczno-prawnej wierzytelności. Drugim pytaniem, które związane jest ze zwrotem, to jest prawo do jego zaliczenia, nie potrącenia, tylko zaliczenia na zobowiązania podatkowe lub zaległości podatkowe podatnika. Zacznijmy od tego, że to zaliczenie jest z urzędu, z reguły. To znaczy, jeżeli powstanie zobowiązanie podatkowe, to i jest niedokonano jeszcze zwrotu podatku, to ten zwrot podlega zaliczeniu i w ten sposób wygasa prawo do zwrotu lub w granicach kwoty zobowiązania podatkowego i wygasa również to zobowiązanie. I to wygaśnięcie jest na moment powstania zobowiązania podatkowego. Tak samo lub na moment powstania zwrotu, jeżeli ten zwrot powstał w czasie, kiedy już zobowiązanie istniało, było zaległością podatkową. I momentem tego zaliczenia
Tutaj ustawodawca nie jest nasz tak najbardziej konsekwentny, ale chyba z tego można wybrnąć przy pomocy interpretacji, że zasadą jest, że to zaliczenie jest na moment złożenia deklaracji lub wniosku o zwrot, bo z reguły deklaracji o dokonanie zwrotu i ten pod warunkiem, że w momencie, w którym została złożona deklaracja, nie nastąpił, wystąpiło już, istniało już zobowiązanie należne, czyli wymagalne zobowiązanie podatkowe, czyli upłynął termin płatności, czyli w zasadzie była już to była zaległość podatkowa. To ważne, dlaczego istotne z punktu widzenia obywateli, ponieważ te istnieją zobowiązanie podatkowe, musi być z nim związany termin płatności. I to zaliczenie mogłoby być nie na moment powstania prawa do zwrotu, tylko na moment upływu terminu płatności w danym podatku. To jest ważne, żeby to zrozumieć. W momencie, kiedy składana jest deklaracja, zwrot jest dokonywany też w określonym terminie. I ten termin jest z reguły określony przez ustawodawcę, czyli zwrot w sensie kasowym może nastąpić dopiero, powinien nastąpić, musi nastąpić w terminie ustawowym. Natomiast w przypadku, gdy jednocześnie są dwie deklaracje, z których wynika prawo do zwrotu oraz zobowiązanie podatkowe, to zwrot podlega zaliczeniu już na moment powstania zobowiązania podatkowego, natomiast nie na moment zwrotu podatku, bo wtedy te różnice są często istotne. Mówiąc najprościej, zwrot podatku jest zaliczany na zobowiązanie podatkowe na 25 dnia po miesiącu, a nie na przykład na 50 dzień po złożeniu deklaracji, co wtedy by oznaczało po deklaracji z tymże zwrotem, czyli w terminie jej zwrotu, nie poprzez zaliczenie, i w ten sposób to zaliczenie następowałoby już proporcjonalnie na zaległość oraz na wielkość odsetek. To po drugie. I po trzecie, co może na koniec, żeby dzisiaj przynajmniej te zagadnienia przedstawić, to problem kwoty nienależnie otrzymanego zwrotu. Nie, tak jak nienależnie otrzymany zwrot, jak i nienależnie otrzymana nadpłata i nienależnie otrzymana dotacja jest w istocie z momentem jej zwrotu, otrzymania, od momentu jest nienależna. Oczywiście mówimy o przypadku, kiedy ta nienależność jest od momentu otrzymania, czyli nie jest to żądanie zwrotu ze względu na zdarzenia przyszłe, które powodują powstanie obowiązku zwrotu, tylko już na moment, w którym ta zaległość, ta wypłata nastąpiła. Wówczas od tego momentu ta kwota otrzymanego zwrotu jest zaległością podatkową. Nie ma terminu zwrotu, nienależnego zwrotu, ponieważ ten zwrot jest nienależny i już się stał ex lege od samego momentu, to taka fikcja prawna, zaległością podatkową, i odsetki są należne już od momentu otrzymania. Odsetki są należne, które trzeba je zapłacić od momentu, w którym ten zwrot został otrzymany. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam Was najserdeczniej. Pewnie do tego problemu jeszcze wrócimy.